Mamy trenera zespołu Józefowi, pan Damian Polikański. Panie trenerze, poproszę o ocenę meczu. Tak powiem, kartek jakby ktoś zobaczył, to powiedziałby rzeźnia. Mecz był ciężki. Wynik dla pana zadowalający. Ocena meczu. Jak najbardziej zadowalający, bo wygrywamy na wyjeździe z przeciwnikiem, z którym bezpośrednio na ten moment walczymy o utrzymanie w tej ciężkiej lidze. Jeśli chodzi o kartki, o mecz walki, no to przyjeżdżając tutaj, widząc stan murawy, wiedzieliśmy, że ta piłka będzie w dużej części czasu przebywała pewnie w powietrzu. No i tak też było i myślę, że oba zespoły nie miały wyjścia, musiały twardo dzisiaj stąpać po ziemi. Narzuciliśmy twardy styl. Oskar nie odstawiał nogi, my jak zawsze nie odstawialiśmy nogi, no i sędzia miał przez to dużo problemów, bo było bardzo dużo stykowych sytuacji. Czy kartki były zasłużone, czy nie, no to już nie mnie oceniać i pewnie łatwiej mi to przyjąć po wygranym meczu, niż gdyby ten mecz był przegrany. A różnie mogło być, bo Oskar w końcówce meczu, grając jeszcze w 10, miał poprzeczkę i zakotłowało się mocno w naszym polu karnym. Na szczęście wybroniliśmy się z tego i udało się zwyciężyć 2-0, a punkty są bezcenne. No, jakbym powiedział bardzo cenne, to tak jakby nic nie powiedzieć. I cieszymy się bardzo dzisiaj. No, tutaj wielkie gratulacje się należą zespołowi z Oskara za początek sezonu, za początek tej rundy. Nie przegrali meczu do dnia dzisiejszego, dopiero nam się udało to, a grali przecież z czołówką tabeli, no może poza Sokołem Serock. Zremisowali z Hutnikiem, zwyciężyli z bardzo trudnymi rywalami jak Mszczonów i Mazowia i jechaliśmy tutaj może nie pełni obaw, ale wiedząc, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Motywowaliśmy się od poniedziałku na ten mecz i końcowo cieszymy się z efektu końcowego. Panie trenerze, czy gra się lepiej tak w osłabieniu, bo tu akurat zespół Oskara był osłabiony. Czy panu lepiej się grało z przewagą jednego zawodnika, czy nie ma to żadnego znaczenia? Łatwiej powiedzieć jest po meczu, kiedy się grało w przewadze albo w niedowadze zawodnika. Ja prowadzę mój zespół 8 sezon i wygrywałem mecze grając w osłabieniu, ale wygrywałem też mecze tak jak dziś grając w przewadze zawodnika. Także to różnie bywa. Tak jak powiedziałem, gdyby sytuacja Oskara nie zakończyła się poprzeczką, tylko bramką, kto wie, może dzisiaj to Oskar cieszyłby się ze zwycięstwa, mimo że grali chyba około pół godziny w osłabieniu. Łukasz Wiśnik, trener Oskara, przysłucha. Panie trenerze, kolejny mecz, tym razem no, bez punktów. Co zdecydowało oprócz tego, że w osłabieniu gra w zespół Oskara o tym, że nie mogła? No tak, na pewno to osłabienie, które wystąpiło w 50 minucie dziesiątkę, na pewno miało bardzo duży wpływ na to, że ten mecz się przegraliśmy, bo od tego momentu myślę, że zespół rywala Józefowi bardziej uwierzył w to, że rzeczywiście dzisiaj tu może wygrać i może zdobyć punktów. To na pewno jeden z czynników. Drugi czynnik to na pewno taki, że mieliśmy w pierwszej połowie swoje sytuacje, myślę, że co najmniej dwie, które uważam, że powinniśmy skończyć i w pierwszej połowie powinniśmy wygrywać ten mecz i na pewno wyglądałoby to inaczej po przerwie. No i myślę, że takie dwa czynniki głównie. Dwa, jeszcze mieliśmy sytuację, nawet kiedy graliśmy w 10 na 11, chyba to była 80 czy tam 70 któraś minuta, gdzie po świetnej indywidualnej akcji Maciek Knap uderzył w poprzeczkę i uważam, że ta sytuacja powinna być skończona idealnie przez nabiegającego naszego napastnika Damiana Czeskiego. To też miało wpływ, że nie byliśmy dzisiaj skuteczni, że ten brak pazerności w tej finalizacji tych akcji spowodował, że to właśnie rywal bez jakiejś większej kokieterii, po prostu prostymi środkami przedostawał się w nasze pole karne i te proste środki zdecydowały o tym, że straciliśmy bramkę. Trochę szkoda tych punktów. Mega szkoda, no mega szkoda. Graliśmy w cudzysłowie u siebie, wiedzieliśmy, że mecz ma bardzo dużą wartość ze względu na sąsiedztwo, na ścisk w tabeli. Więc te punkty naprawdę tutaj no, były nam mega, mega potrzebne, no ale to jest przegrana walka, no przegrana walka, jedna bitwa, walczymy w tej wojnie dalej, jest za chwilę kolejny mecz z Troszynem, dzisiaj po prostu musimy ten mecz szybko przeanalizować, jak najszybciej zamknąć, wyciągnąć wnioski i jechać do Troszyna po kolejną zdobycz punktową. Patrząc na protokół, zresztą ilość karty, która tu jest, to ktoś by pomyślał, że to była rzeźnia. No właśnie nie było tej rzeźni i tak uważam, że troszeczkę sędziowie w różny sposób interpretowali te faule, te krzyki, bo głównie wynikało to z krzyków drużyny przeciwnej, która w każdy kontakt właśnie w ten sposób gdzieś reagowała i sędziowie w różny sposób te kartki, że tak powiem, te sytuacje interpretowali, tak rozdawali te kartki.
No i dlatego tak to wyglądało, bo myślę, że czystych sytuacji z faulem konkretnym, jakiejś złośliwości, tym bardziej uważam, że nie było z dwóch stron. Może cwaniactwo z jednej czy z drugiej strony, no a kartki się sypały rzeczywiście jak z rękawa.